No właśnie tam w tej poprzedniej kartce nie było, końcówka nie była poprawna niestety, tak spojrzałem właśnie tak z rozpędu, bezmyślnie napisałem coś, ale tu wróćmy jeszcze raz, więc chcemy, aby ten układ w punkcie 3-4, żeby dodać taką energię, minimalną energię temu układowi dwóch gwiazd, aby przestały być ze sobą związane. Czyli tak naprawdę chcemy, żeby oddaliły się od siebie na nieskończoną odległość, ale ma to być minimalna energia, to znaczy, że oczekujemy, że w nieskończoności będą miały prędkość równą 0. Więc obliczymy ich energię, obliczymy energię właśnie nie jednej gwiazdy, bo tam był błąd, że obliczamy energię jednej gwiazdy. Nie, to musimy obliczyć energię mechaniczną całego układu, bo energia potencjalna jest ich wspólną energią. Więc obliczamy energię mechaniczną całego układu. W takim razie to jest... i możemy wybrać dowolne, ponieważ ta energia mechaniczna tego układu nie ulega zmianie, ponieważ tylko siła grawitacji działa między nimi, a ona siła grawitacji nie zmienia energii mechanicznej układu. To możemy wybrać dowolne położenie początkowe między gwiazdami i jak obliczymy tą energię mechaniczną dla danego położenia, ona będzie taka sama dla dowolnych położeń. Więc wybieramy ten moment, gdy jedna gwiazda jest w apocentrum i druga gwiazda też jest w apocentrum. Czyli są gdy najbardziej oddalone od siebie, ponieważ tam podali nam tą prędkość minimalną i też podali nam odległość między nimi. No to teraz energia mechaniczna tego układu będzie składała się. To energia ta początkowa, jak gdyby oznacza MF1, to jest energia, suma energii kinetycznych tych dwóch gwiazd. Mają taką samą prędkość, tą prędkość minimalną, więc to sumujemy energię kinetyczną jednej gwiazdy i drugiej gwiazdy i plus energia, ich wspólna energia potencjalna. Właśnie często się mówi, jak gdzieś tam rozwiązujemy zadania z jakiegoś rzutu pionowego, ukośnego czy poziomego, albo jakieś ciało tam podnosimy, to mówimy, że energia tego potencjalna albo mechaniczna tego ciała jest równa tyle i tyle, albo potencjalna energia tego ciała jest równa pewnej tam wartości. To jest niedokładne określenie, bo ta energia potencjalna jakiegoś tam ciała podnoszonego do góry tak naprawdę jest energią potencjalną wspólną tego ciała i Ziemi. I my o tej Ziemi zapominamy. Tu w przypadku tych dwóch gwiazd nie można zapomnieć, patrząc na jedną gwiazdę, o tej drugiej gwieździe. Więc ta energia potencjalna to jest ich wspólna energia tego oddziaływania grawitacyjnego. I znamy wzór, to jest minus g razy iloczyn mas, to masy są takie same, będzie m do kwadratu, przez odległość między nimi, no to odległość w tym położeniu, gdy jedna gwiazda jest tu, a druga jest tu, to odległość między nimi to jest to r max. Czy widzimy, że gdy te gwiazdy są najdalej od siebie, to prędkość jest minimalna, ale odległość jest maksymalna. I dlatego tu mamy we wzorach na energię kinetyczną mamy prędkość minimalną, ale we wzorze na energię potencjalną odległość maksymalną. Jak dodamy te dwie wielkości do siebie, to będzie ten dwójka się zredukuje, jedna druga plus jedna druga to jest 1, czyli zostanie tylko mv minimalne do kwadratu minus to gm kwadrat przez r maksymalne. No i teraz właśnie, a teraz obliczymy energię mechaniczną, gdy te gwiazdy są najdalej od siebie i zakładamy, czyli są nieskończenie daleko od siebie, uwolniły się, że tak powiem, od siebie, chcemy, żeby dodać im najmniejszą możliwą energię, żeby tak się zdarzyło, no to zakładamy, że ich energia kinetyczna, gdy są nieskończenie daleko od siebie, będzie równa 0. Czyli zakładamy, że odległość jest to ta R2 odległość jest równa nieskończoność, że oddaliły się od siebie na nieskończoną odległość, są już niepowiązane ze sobą, ale że ich energia kinetyczna, czyli ich prędkości są równe 0. Obu gwiazd są takie same prędkości, więc jak jednej gwiazdy 0, to i dla drugiej też 0. W takim razie obliczamy teraz tą energię mechaniczną końcową. 0 do kwadratu to jest 0, MS 0 to jest 0. Jak wstawimy w miejsce R2 nieskończoność, jak podzielimy cokolwiek przez liczbę nieskończenie wielką, to wychodzi nam też 0, czyli otrzymujemy energię mechaniczną równą 0. No i teraz to jest energia większa energii tego układu, bo tak naprawdę ta energia mechaniczna tego układu, gdybyśmy ją obliczyli, to ona będzie mniejsza od 0.
To zresztą liczyliśmy w przypadku układu gwiazd podwójnych o takiej samej masie, gdy poruszają się po orbicie kołowej. Także już to wiemy. Wiemy i teraz odejmujemy od energii tej większej energię mniejszą, czyli od tej końcowej, początkową w tym przypadku. Znaczy od 0 odejmujemy całe to wyrażenie, więc się minus 100 plus 100. Minus to pierwsze, tu dwójkę zmazałem, bo nie ma już tej, plus ten wyraz, znaczy tu było minus, to jest tu plus w tym miejscu. No, zmienimy kolejne, żeby ten wyraz dodatni był na początku, a ujemny na końcu. No i dalej tylko jest wstawienie danych, więc to stała grawitacja, 6,67 razy 10 do minus 11 N razy metr kwadrat przez kilogram do kwadratu. I ja tu osobno podnosiłem teraz ta prędkość minimalna do kwadratu, to jest tak, prędkość minimalna to jest właśnie, o, w tym momencie jeszcze tu najpierw jest to m, znaczy masa m, no to masa m to jest 1,4, to trzeba do kwadratu podnieść i jeszcze tą masę Słońca też do kwadratu trzeba podnieść. Masa Słońca to jest, no gdzieś tu zapisałem, tu jest, czyli to do kwadratu razy 10 do 60 będzie, bo też do 10 do 30 do kwadratu podnosimy i kilogram też do kwadratu będzie. Czy będzie 1,4 do kwadratu razy 1,97 do kwadratu i razy 10 do 30 do kwadratu, czy 10 do 60 i kilogram też do kwadratu, tak? Czyli no, i to na początku właśnie mamy tu właśnie to masa, aha, bo tu sekundę tu mamy, czyli to masa do kwadratu, czyli właśnie 1,4 do kwadratu razy 1,97 do kwadratu i razy 1 do 60 kg do kwadratu. Tak, to jest to góry. Dzielimy przez odległość tą maksymalną, to jest 4,8 promieni Słońca, no to jest ta 4,8, to jest promień Słońca i minus mv kwadrat, znowu masa gwiazdy to jest 1,4 masy Słońca, czyli 1,4 razy to jest masa Słońca i razy prędkość ta minimalna do kwadratu, to jest będzie 75 do kwadratu i tu tam był kilometr do kwadratu, a kilometr to jest 1000 metrów, więc 1000 metrów do kwadratu to jest 10 do 6 metr kwadrat przez sekundę do kwadratu. Tam będzie kilometr na sekundę, kilometr jest 1000 metrów, czyli 10 do 3 do kwadratu, 10 do 6 metra do kwadratu przez sekundę do kwadratu, bo ponosimy jednostki do kwadratu również. Jak obliczymy, to nam wyjdzie, że tu się nie pomyliłem z tych obliczeń to, a tu trzeba będzie później tam przesunąć przecinek, jak przesuniemy przecinek, to też tu będzie, żeby mieć te same wykładniki, to otrzymamy taki wynik i odejmujemy w przybliżeniu 1,4 z 10 do 41 joula. I teraz chciałbym, żeby te zadania były jak gdyby w jednej, osobne zadania w jednej części, więc na razie tu kończę i następne zadanie na osobnym filmie już nagram. Także